Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wina nie mają. Tymi słowami Najświętsza Maryja Panna zwraca się dzisiaj do Pana Jezusa. Jednak cała ta scena ma oczywiście swój początek, swoje rozwinięcie i swój koniec, dlatego warto spojrzeć na tą scenę od samego początku. Pan Jezus zostaje zaproszony na gody weselne. Przychodzi razem ze swoimi uczniami, jest również Najświętsza Maryja Panna. I otóż co się dzieje? Zaczyna brakować wina. Najświętsza Maryja Panna widzi to. I co robi? Przychodzi do Pana Jezusa i mówi mu po prostu, jaki jest problem. Wina nie mają. Jaka piękna nauka dla nas. My, gdy mamy jakiś problem, przychodzimy do Pana Jezusa i przedstawiamy od razu konkretny plan. Panie Jezu, tego i tego trzeba ukarać. Panie Jezu, to i to trzeba naprawić. Panie Jezu, tego i tego trzeba nagrodzić. Ja tutaj stworzyłem już konkretny plan i teraz, no, ma być, tak? Nie ma wyjścia. Skoro Bóg jest sprawiedliwy, no to przecież musi mój plan uwzględnić, musi go zrealizować. No i to jest takie straszno śmieszne. Pan Bóg, który jest poza kategorią czasu, który widzi zarówno początek stworzenia, jak i wszystkie wieki po stworzeniu, który widzi to wszystko w jednym swoim prostym spojrzeniu. On, który widzi nas, jak my tutaj tworzymy nasze idealne plany i doskonale wiemy, co trzeba naprawić, kogo ukarać, jak to tam zrobić i tak dalej, i tak dalej. Jak bardzo w tym jesteśmy, no tak naprawdę śmieszni. W tych naszych oczekiwaniach, że my będziemy wiedzieli, jak tutaj trzeba wszystkie problemy rozwiązać. Nie tak robi Najświętsza Maryja Panna. Ona przychodzi i mówi po prostu, wina nie mają. I my przyjdźmy do Pana Jezusa i powiedzmy Mu, co nas boli. Panie Jezu, to i to tak bardzo mnie boli. To i to jest dla mnie takie przykre. Tego i tego tak bardzo się boję. Naśladujmy Najświętszą Maryję Pannę. Cóż słyszymy dalej? Otóż odpowiedź Pana Jezusa, tak zadziwiająca. Co jest mi i Tobie niewiasto? To jest odpowiedź, która może być zagadkowa. Kilkakrotnie w Piśmie Świętym pojawia się to stwierdzenie i zawsze oznacza ono jakby pytanie, ale o co chodzi? Zawsze jest to jakiś pewien dystans, jakby zdystansowanie się od całej sprawy, ale o co chodzi? I być może na początku nie rozumiemy w ogóle tego pytania, dlaczego Pan Jezus mówi tak do swojej Najświętszej Matki. Ale zwróćmy na to uwagę, że przecież Pan Jezus od samego początku jeszcze nie uczynił żadnego cudu. Tutaj działy się cuda przy narodzeniu Pana Jezusa, tam pokazywały się i anioły, działy się te wyjątkowe rzeczy, przybywają mędrcy ze wschodu, ale później przez 30 lat Pan Jezus nie dokonuje żadnego cudu. I teraz nagle Najświętsza Maryja Panna przychodzi z taką sprawą, której przecież Pan Jezus nie może rozwiązać w sposób naturalny. Przecież On nie ma ze sobą takiej ilości wina, żeby wystarczyło na cały tydzień takiego izraelskiego wesela. A więc o co prosi Najświętsza Maryja Panna? Czy ona prosi o cud? Czy w tym momencie ma się zacząć publiczna działalność Pana Jezusa? Czy ma się zacząć za prośbą Najświętszej Maryi Panny? I Pan Jezus w jakiś sposób pyta, ale jak to? Ale czy teraz ma się to zacząć? Tak? Ale jak to? Ale o co chodzi? I to, co dalej mówi Pan Jezus znowu, to jest tak piękne. Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Pan Jezus, będąc na tych godach weselnych, jakby już widzi swoje gody weselne. A cóż to są te Jego gody? Czym jest ta Jego godzina, o której mówi? Kilkakrotnie Pan Jezus mówi o swojej godzinie i za każdym razem to jest Jego męka. To jest ten moment, kiedy On jako oblubieniec przygotuje sobie swoją oblubienicę. Kiedy On poślubi swoją oblubienicę. Kiedy On jako nowy Adam pochyli głowę na drzewie krzyża, a z Jego przebitego boku wyjdzie ta nowa Ewa, wyjdzie Kościół Święty. Kościół, który będzie oblubienicą Pana Jezusa. To jest Jego godzina, to są Jego gody weselne. I tutaj Pan Jezus już stwarza to połączenie pomiędzy zwykłym ludzkim małżeństwem, to co się dzieje w Kanie,
A jego tajemnicą, jego tym mistycznym związkiem pomiędzy Chrystusem a Kościołem, to jest już zapowiedź sakramentu małżeństwa. Pan Jezus już to w duszy ma, to znaczy widać, że widzi przed oczami tutaj swoją godzinę, ona jeszcze nie nadeszła, ale właśnie się zaczyna. Właśnie się zaczyna jego publiczna działalność i pewnie stąd te słowa Pana Jezusa. Najświętsza Maria Panna prowokuje niejako rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa. I Pan Jezus w pierwszej chwili jest tym jakby zdziwiony. Oczywiście jego tak naprawdę nic nie jest w stanie zadziwić, ale odpowiada w taki sposób dystansujący się od całej sprawy. Ale o co chodzi? Co jest mi i Tobie? O co tutaj chodzi? Ale wie dobrze, że to jest przecież ten moment, w którym rozpoczyna się publiczna działalność Pana Jezusa. Reakcja Najświętszej Maryi Panny znowu jest dla nas piękną nauką. Na te słowa Pana Jezusa ona już nic nie mówi. Mówi tylko do sług. Czyńcie cokolwiek wam powie. Tak piękna nauka dla nas. My, gdy już Panu Bogu przedstawimy te nasze plany, no to oczekujemy szybkiej realizacji. A jak nie ma, no to jesteśmy zdziwieni, w szoku, jak to Pan Bóg nie spełnił naszych próśb. Jak to On nie wysłuchuje tego, co my mieliśmy Mu do powiedzenia. Przecież to są tak ważne i dobre prośby. Najświętsza Maria Panna wobec tej pozornej odmowy nic już nie mówi. Po prostu mówi do sług, czyli też do nas, czyńcie, cokolwiek wam powie. I uczmy się. I my w obliczu naszych próśb, gdy dostajemy pozornie odmowę, gdy nie widzimy spełniania się naszych próśb, trwajmy dalej w ciszy na naszej modlitwie. Z pokorą, z wiarą, z nadzieją. Trwajmy na modlitwie i czyńmy, cokolwiek nam powie. Czyńmy to, co Pan Jezus, czego Pan Jezus od nas oczekuje. To, co Jego opatrzność na nas ześle. Pamiętajmy o tym, że On doskonale wie, czego Kościół kiedy potrzebuje. Że On wie, kiedy Kościół musi zatriumfować. On wie, kiedy Kościół musi przelać krew męczeńską. On to doskonale wie, w jaki sposób poprowadzić losy Kościoła, tak żeby dusze się zbawiały. On to wie. I Jego plan jest doskonały. I gdy nasze prośby się nie spełniają, to my wtedy czyńmy, cokolwiek nam powie. Czyńmy to, czego od nas opatrzność będzie oczekiwała. Spełniajmy nasze obowiązki, róbmy to, czego od nas będzie wymagała dana sytuacja. I co się teraz dzieje? Słudzy, którzy zupełnie nie wiedzą, co się ma wydarzyć. Oni słyszą z ust Pana Jezusa, napełnijcie stągwie wodą. I to jest szok. My wiemy, jak ta historia się skończy, dlatego nas to nie zadziwia. Ale ci słudzy, 6 kamiennych stągwi, po 100 litrów każda, 600 litrów pojemności. Pan Jezus każe im napełnić te stągwie do rytualnych obmyć wodą. Ale o co chodzi? Musieli oni się zapytać. Przecież to jest wesele. Wino się kończy. A tutaj nagle Pan Jezus każe napełniać stągwie wodą. Cóż to znaczy? Czyż koniec wesela i teraz będziemy przechodzili do rytualnych obmyć? O co chodzi? Oni nie rozumieją. I tak samo często jest z nami. Gdy Pan Jezus od nas czegoś oczekuje, my tak często nie rozumiemy. Ale oni robią. Robią to, czego Pan Jezus od nich oczekuje. Za poleceniem Najświętszej Maryi Panny. Czyńcie, cokolwiek wam powie. I czytamy, że napełnili te stągwie aż po brzegi, do samego końca. I my tak samo, gdy Pan Jezus czegoś od nas oczekuje, gdy opatrzność sprawia, że coś na nas przychodzi, róbmy to. Nawet jeśli nie rozumiemy, dlaczego to jest w tej chwili potrzebne. Pamiętajmy, że Pan Jezus lepiej wie, czego w danej chwili my i świat potrzebuje. Jak naprawić nasze błędy i błędy tego świata. Jak wybudzić nas z takiej śpiączki grzechowej i jak wybudzić ten świat z choroby grzechu. On to wie. Słudzy napełniają aż po brzegi. I zostańmy teraz chwilę przy tych stągwiach napełnionych wodą. 600 litrów wody na wesele. Święty Augustyn zauważa, że jest to obraz życia małżeńskiego. Pierwsze wino, uczuciowa miłość. Później zostaje 600 litrów wody. Życie codzienne. Da się przeżyć, ale smaku to nie ma. I tak kończy się życie ludzi światowych, czy związek ludzi światowych. 600 litrów wody. Ale Pan Jezus chce tą wodę przemienić w wino. Chce sprawić, że codzienność stanie się czymś pięknym, czymś smacznym, czymś z mocą.
I dotyczy to już nie tylko małżeństwa, bo nie o tym dzisiaj będę mówił. Dotyczy to życia każdego człowieka. Nasze życie, takie zwykłe, codzienne życie, można porównać właśnie do takich 600 litrów wody. Życie człowieka światowego tak właśnie wygląda. Jego troski go przygniatają, jego radości napełniają go goryczą. Czy to przypadek, że ci tak wielu wielkich celebrytów, królów popkultury popełnia samobójstwo, umiera z przedawkowania narkotyków i tak dalej, umiera w goryczy. Czy to przypadek jest? Nie. Życie ludzi światowych jest jak te 600 litrów wody. Boleść, a radość, która krótko trwa i ostatecznie pozostawia gorycz. Życie codzienne człowieka światowego jest bez smaku. To jest takie 600 litrów wody. Ale Pan Jezus chce, aby ta woda stała się winem, aby nabrała mocy i smaku. I tak się dzieje. Pan Jezus może to uczynić z naszym życiem. On może sprawić, że każda drobna czynność nabierze dla nas ogromnego znaczenia, bo przez każdą drobną czynność możemy zbawiać duszę. Każda drobna czynność spełniona z miłości do Pana Jezusa staje się rzeczą wielką, rzeczą, która zbawia duszę, która wydrywa duszę z otchłani piekła. Oczywiście nie te, które już są w piekle, ale te, które są teraz na ziemi, które są w momencie próby i którym łaskę możemy wysłużyć. Takie życie jest czymś wielkim, czymś pięknym. Jest życiem przepełnionym miłością, pokojem i radością. To życie jest właśnie jak 600 litrów wina. W seminarium mieliśmy nawróconego Turka, konwertytę, którego pewnego razu spotkałem, jak mył podłogę. I zobaczyłem, że ma łzy w oczach. Podchodzę do niego, no i pytam, dlaczego, czy coś się stało? I on odpowiada, nie, nic się nie stało, to z radości. To z radości. Bo jak wcześniej byłem poganinem, to wszystko robiłem tak na szybko, bez przywiązywania do tego wagi. Wszystko mi się dłużyło, nic mi się nie chciało. A teraz przecież ja to wszystko robię z miłości do Pana Jezusa. O, tutaj tą podłogę czyszczę z miłości do Pana Jezusa. I to jest coś tak pięknego przecież. Coś tak pięknego. Czasami tak jest, że konwertyci lepiej widzą, bo te rzeczy są dla nich świeże i nowe, a my, którzy mamy je na co dzień, nie dostrzegamy ich, niestety. I tak właśnie jest w tym przypadku. Tak często tego nie dostrzegamy, że jeśli żyjemy w zjednoczeniu z Panem Jezusem, to każdy drobiazg może nabrać ogromnego znaczenia. Każdy drobiazg może być czymś wielkim i pięknym. Każde drobne umartwienie, każda drobna trudność, którą spotykamy, każda drobna praca, którą wykonujemy, może zbawić duszę. Ale żeby tak było, musimy naprawdę żyć w zjednoczeniu z Panem Jezusem. Musimy naśladować dzisiaj Najświętszą Maryję Pannę, która przychodzi do Pana Jezusa z oddaniem, po prostu przedstawia Mu swoją prośbę. Z prostotą, z ufnością, z nadzieją, z pokorą. W obliczu pozornej odmowy nie załamuje się, tylko trwa. I daje nam tą naukę, czyńcie cokolwiek wam powie. Słuchajmy tej nauki i czyńmy cokolwiek nam powie. Przyjmujmy to, co Pan Jezus nam da. A wtedy Pan Jezus przemieni nasze 600 litrów wody, nasze troski, zmartwienia, naszą codzienną pracę, nasze małe radości, przemieni nasze 600 litrów wody w to nowe, lepsze wino. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.